to jest... Nie, nie. To jest to. To jest znany rekwizyt. Ci, którzy oglądają Gwiezdne Wojny, to rozpoznają po kolorze, po której stronie mocy jest ten. Kolor zależy od nadawcy. I o tym mieczu świetnym troszeczkę sobie powiemy. Ja próbowałem się zastanowić. Przewodnią myślą tego dzisiejszego wykładu będzie, na ile to, co się ogląda w filmie Gwiezdne Wojny, jest bliskie możliwością dzisiejszej fizyki. A może jest sprzeczne z fizyką, a może można zrozumieć, co tam się dzieje, posługując się taką zwykłą fizyką, nic poza fizykę szkolną. To już powiem. Nie spodziewam. Więc to jest miecz świetny i to jest najbardziej tajemnicze urządzenie jest filmu Gwiezdne Wojny, ponieważ bardzo trudno jest, nawet jak się dobrze poszuka w internecie, znaleźć realistyczny model tego urządzenia. Problem polega na tym, że ten promień się kończy. No i ten koniec stanowi wielki problem dla większości ludzi, którzy się zajmują problemami Gwiezdnych Wojen, co jest dosyć dziwne, bo wygląda na to, jakby nigdy nie widzieli spawacza, który spawa lampą, panikiem, który też się gdzieś kończy. No ale powstaje jeszcze problem, że jak widzicie, tą klingę widać z boku. Tak? Otóż światła z boku nie widać. Chyba, że jest specjalnie zadymione powierzchnię. Ponieważ mam nadzieję, że klimat w Gwiezdnych Wojnach nie jest taki jak w Krakowie. Smog. W związku z tym mam nadzieję, że tego promienia, to nie może być po prostu zwyczajny promień. Świetnie. Więc no i zobaczymy za chwilę, może powiemy o czymś więcej, ale zacznijmy. To jest jeden z wykładów z mojego archiwum F. Ja przepraszam, ale nie będzie z wielu różnych powodów wygodniej siedzieć niż stać. To na skutek tego, że zbyt mocno mnie łuki uścisną. Premiera była wczoraj, pewnie większość z nas nie było, więc chociaż trochę tej premiery, jeśli się uda. Czy to jest dla pełnoletni? Absolutnie. Tylko cicho trzeba być, bo nie mamy głośnika. To, żeby wam przypomnieć postacie występujące w tym filmie. Wszystkie te postacie pojawiają się w tym ostatnim, czyli odcinku w różnych, co prawda, rolach, znaczy w nieco zmienionych rolach. Co związane jest z tym. No więc zaczynamy. Wykład jest podzielony na dwa kawałki. W jednym chciałem pomówić o urządzeniach związanych z działalnością złego imperium, a drugie o może bardziej zbliżonych do rzeczywistości urządzenia. W pierwszym odcinku Gwiezdnych Wojen, który ukazał się już 37 lat temu, to taką śmierć i zniszczenie siało takie urządzenie zbudowane przez imperium pod nazwą Gwiazda Śmierci. I to jest rysunek tej Gwiazdy Śmierci. To był taki pojazd kosmiczny, wyposażony w
to urządzenie, które jest na jego boku, to było źródło promieniowania elektromagnetycznego. Jednym z takich zbrodniczych aktów, którego dopuściło się Imperium przy pomocy Gwiezdnej Wojny, było zniszczenie jednej z planet pokojowo nastawionych, ale nie chcących się poddać Imperium, planety o nazwie Alderaan, która to planeta jest de facto kopią Ziemi, ponieważ wszystkie dane, które mamy o tej planecie, to są takie dane mniej więcej o tym, jak wygląda, tutaj kilka zdjęć, ale żebyście zobaczyli, że to jest planeta podobna do Ziemi i dlatego w rozmaitych rachunkach, które będą tutaj za chwilę, założymy, że ta planeta jest po prostu Ziemią. Ja znalazłem rachunki i analizę zbrodniczej działalności Imperium popełnionego na planecie Alderaan zupełnie przypadkiem w internecie na stronie pani Christy Barber, dlatego ona tutaj występuje. Wtedy, to jest bardzo szumna nazwa Grand Valley State University, Grand Rapids, Michigan, to jest de facto college, czyli takie trochę lepsze liceum, prawda, byśmy powiedzieli, która też się tym problemem zainteresowała. Rozwiązała go tak błyskotliwie, że od tego czasu wszystko pokazuje, jak to się miało wydarzyć. No, miała być Gwiazda Śmierci, miała być planeta Alderaan i ta planeta wiązką promieniowania elektromagnetycznego miała zniszczyć planetę, rozwalić ją w drobny mak. No i Christy to opisała, to jest oryginalna kopia rachunków pani Christy Barber. Ja potem jeszcze przez jakiś czas utrzymywałem z nią kontakt, ona wyjechała do Kalifornii, wyszła za mąż za człowieka, który pracuje w biznesie tworzenia gier komputerowych. Ona sama też zaczęła pisać gry komputerowe i w pewnym momencie nasze kontakty się urwały. Także jakie są dalsze jej losy, nie wiem, ale w każdym razie pokazuje to, żebyście się zabrali za poważną rzecz, bo przy pomocy takiej naprawdę szkolnej fizyki można wiele rzeczy zrozumieć. Więc ja dla was te rachunki pani Christy tutaj troszeczkę przerobię i pokażę. To będzie troszeczkę rachunków. Najpierw chciałem wam przypomnieć, że istnieje coś takiego, co się nazywa prawem Newtona, prawda? To wszyscy wiecie. Dwie masy się przyciągają. W związku z tym, jak mam taką malutką masę, którą oznaczyłem literką dm, no to jej oddziaływanie z drugą masą, którą oznaczyłem duże m, opisywane jest takim to wzorem. No i jak po co mi jest ten wzór? No bo chciałbym wam pokazać, że jak mamy planetę, to pod jedyną istotną wielkością energii, którą można przypisać takiej planecie i dominującą, bo wszystkie inne składniki energii, które tam się mogą pojawić, przepływów atmosferycznych i tak dalej, są w ogóle zaniedbywalne, to jest energia grawitacyjna. Ta energia grawitacyjna, która trzyma tą kupę kamieni razem, że wyglądają jak planeta i tą energię grawitacyjną można w sposób bardzo łatwy policzyć i zastanowić się, ile to jest. No i ten rachunek to jest w ramach wykładu dla nieszczęsnej planety, ale tak naprawdę on jest dokładnie taki sam dla kuli ziemskiej. Więc mamy kulkę o promieniu R i dodajemy do niej łupinę o grubości delta R. No i jak cała planeta ma promień duże R, no to musimy sumować wszystkie wkłady od tych kawałeczków delta R. No i jak to się robi, to wiadomo. Po pierwsze, masa całej planety to jest gęstość razy jej objętość. Objętość kuli to jest 4 pi razy R do trzeciej dzielone przez 3. W związku z tym masa takiej warstewki o promieniu delta R jest tutaj napisanym wzorem. No i żeby obliczyć całkowitą energię, to trzeba sumować te wszystkie wkłady.
dla tych, co może tam kiedyś coś słyszeli, to takie sumowanie nazywa się całkowanie w fizyce. To całka to jest elementarna całka, można ją policzyć. I ważną rzeczą, którą powinniście zapamiętać, że energia grawitacyjna takiej masy jest proporcjonalna do kwadratu gęstości i do piątej potęgi promienia. To się wydaje być, i to warto zapamiętać. No to teraz, ponieważ wiemy, ile wynosi gęstość naszej planety Ziemia, i zakładam, że Aldebaran ma taką samą gęstość, wiem, ile wynoszą wszystkie tutaj występujące współczynniki, no bo gęstość Ziemi, to tutaj mamy, to jest jakieś tam 5500 kilogramów na metr sześcienny, a promień to jest jakieś 6000 kilometrów, prawda? No to możemy to wszystko ładnie obliczyć i okazuje się, że energia grawitacyjna, ta energia, która trzyma planetę Suzamen do kupy, wynosi 10 do 32 dżuli. Dżul to jest podstawowa jednostka, którą się używamy w szkole. Jak ktoś zapomniał, ile to jest dżul, jaka to jest ilość energii, to ja ostatnio lansuję taką użyteczną definicję dżula, którą można łatwo zapamiętać. Jest to energia, która jest potrzebna do podniesienia średniej wielkości jabłka na wysokość 1 metru nad powierzchnią Ziemi w Londynie. I to wszystko się kojarzy nam z kolegą Newtonem i tyle to rzeczywiście wychodzi. Co to, ile to jest 10 do 32, jak się takie duże liczby pojawiają, to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Otóż to jest mniej więcej 6-dniowa produkcja energii naszego Słońca. Także energia grawitacyjna, którą mamy w naszym planecie Ziemi, jest olbrzymia. No i teraz mamy zadanie, które miał przed sobą Imperator, czy Lord Vader. Mianowicie mamy tą planetę i mamy ją rozwalić na kawałki. No to żeby ją rozwalić na kawałki, to powinniśmy, ona po prostu jest rozbita w pył. To musimy dostarczyć jej energię, która jest co najmniej równa energii tego grawitacyjnego wiązania, bo inaczej to się nie rozleci. W związku z tym ta wiązka promieniowania elektromagnetycznego wysłanego przez Gwiazdę Śmierci musi być, zawierać mniej więcej tyleż energii, którą tutaj sobie obliczyłem. No i powstaje pytanie, czy to jest możliwe do wykonania, czy to nie jest możliwe do wykonania. Czy mamy takie metody w fizyce, żeby takie obrzydliwą rzecz zrobić, czy nie? No i odpowiedź jest dosyć prosta. Po pierwsze, jeżeli tą energię musi zawierać, wysłać Gwiazda Śmierci, no to musi ją mieć, że tak powiem, na pokładzie, prawda? To musi ją wysłać, prawda? Musimy zmagazynowane. Wychodzą różne ciekawe książki na temat Gwiezdnych Wojen. Moi wnukowie są członkami takiego klubu warszawskiego, który prowadzi zajęcia z Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj nawet rano najechali na TVN24 uzbrojeni w te miecze. Świetne, ale jeden mi się udało odzyskać. Więc z tych książek, które oni mają, wyczytałem, że średnica Gwiazdy Śmierci to jest 900 kilometrów. Jeżeli tak, no to można obliczyć objętość tego statku kosmicznego. No i w związku z tym można podzielić tą energię potrzebną do zniszczenia Ziemi i podzielić przez objętość. W ten sposób staje się gęstość energii i ta gęstość wynosi 10 do 14 dżula na metr sześcienny. Pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Prawda? Czy to można by zmagazynować, czy nie można by zmagazynować. No i teraz troszkę z fizyki, ile to jest, żebyście mieli jakieś pojęcie o tej gęstości energii. I to jest taki slajd czy przeźroczne, które ma wam udowodnić, dlaczego powinniśmy bardzo kochać ropę naftową. Mianowicie gęstość energii w ropie naftowej jest wyjątkowo duża. Mianowicie wynosi ona 10 do 7 dżuli na kilogram. No i porównajmy tą gęstość energii w ropie naftowej z innymi nośnikami energii. No więc ropa naftowa ma, na tej samej jednostka wagowa ropy naftowej ma dwa razy więcej energii niż węgiel. Ma dwa razy więcej energii niż metanol,
Metanol to jest ten alkohol, po którym się nagle gwałtownie robi ciemny. Jak się go wypije, to się ślepnie. Ba 1,5 do etanolu. Etanol to jest ten alkohol, po którym się wydaje, że się łusk tam rozjaśnia, ale też to nie jest prawda. I mniej więcej tyle samo energii, co butanol. No jeżeli się mówi o biopaliwach, to biopaliwem przyszłości mógłby być butanol, który ma w zasadzie tą samą, jest alkoholem, ma tą samą gęstość energii, co ropa naftowa. Problem polega na tym, że butanol trzeba produkować. I produkcja butanolu jest koszmarnie ekologicznie nieprzyjemna, bo produkty uboczne tej produkcji są niezwykle trujące. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś widział, czy ktoś z Was był kiedyś na wsi. Rozumiem, tak. Do dawna właśnie tak wygląda, że Pan był na wsi. I proszę, to nikt z Was nigdy nie widział gorzeny. A ktoś słyszał nazwę gorzeny? A Pan się nie liczy, ja mówię na młodzieży. To tak dobrze, proszę. Gorzelnie to były takie lokalne firmy, które przerabiały ziemniaki na wódkę, na alkohol. Otóż ich już prawie nie ma, zostały polikwidowane, ale nie z tego powodu, żeby się ludność nie rozpijała, bo to znacznie łatwiej jest ją rozpijać przemysłową produkcją alkoholu. Natomiast z tego powodu, że gorzelnie były potwornym niszczycielem środowiska. Cały teren wokół gorzelni to była potworna dewastacja ekologiczna, więc dlatego się nie robi. No i gdybyśmy chcieli produkować tyle butanolu, co produkujemy, co nam jest potrzebne ropy naftowej, to byśmy na tym kiepsko wyszli. Ale są oczywiście paliwa lepsze od ropy i takim paliwem lepszym od ropy jest gaz naturalny. To jest 1/3 mniej więcej ropy. Gaz naturalny to jest gaz ziemny, to nie jest ten gaz, który jest na stacjach benzynowych. Ten na stacjach benzynowych to jest sztucznie produkowana rzecz. Mówię o tym gazie, który dochodzi do nas rurociągiem. No i taką paliwem, które jest znacznie lepsze od ropy naftowej, jest wodór, którego gęstość energii jest prawie 3 razy większa od gęstości ropy naftowej. Do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. No ale w ogóle wszystko to jest nieważne, ponieważ reakcja termojądrowa, czyli fuzja jądrowa, to jest 10 do 7, 10 milionów razy większą gęstość energii ma niż ropa naftowa. W związku z tym, jak się zastanawiamy, czy się przesiąść z samochodów na ropę naftową, na tą na butanol czy na wodór, to jest wszystko bardzo kiepski pomysł, ponieważ powinniśmy się przesiąść na samochody elektryczne, a energii elektrycznej tyle, ile nam potrzeba, możemy, ile chcemy produkować, korzystając z energetyki jądrowej, która jest tylko jedno zero gorsza niż fuzja jądrowa. No więc jeżeli mamy, więc widzimy, że ta gwiazda śmierci musiała wygenerować tą energię przy pomocy wyłącznie, jedynym źródłem energii jest fuzja termojądrowa. No i żeby mieć tyle energii, ile potrzeba do rozwalenia planety, to powinna mieć mniej więcej 10 do 14 metrów sześciennych paliwa termojądrowego, to znaczy 1/1000 część swojej objętości. No problem. Czyli tyle paliwa, ile potrzeba by do termojądrowego do rozwalenia gwiazdy Alderaan, byłoby bez problemu do zmagazynowania w 210. Ale jest problem. Ponieważ eksplozja termojądrowa to jest eksplozja termojądrowa, a pan George Lucas powiedział, że planeta śmierci nie zrzuciła bombę gigantyczną termojądrową na planetę, ale zrobiła to przy pomocy wiązki promieniowania elektromagnetycznego. Otóż eksplozja termojądrowa generuje również to promieniowanie elektromagnetyczne. To jest coś, o czym ludzie właściwie do momentu odpalenia bomby nie wiedzieli o tym, że jest ten efekt, ten impuls elektromagnetyczny. Dopiero jak odpalono pierwsze bomby, to się nagle zorientowano, że się dzieje coś niedobrego z nadajnikami radiowymi i tak dalej. Tylko proszę pamiętać, że w 1945-1946 roku urządzeń
radiowych na kuli ziemskiej było bardzo mało. Miał radiostację ten George czy Wania, który odpalał tą bombę, ale nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie było wież, także to nie było dosyć oczywiste. W ogóle z odpaleniem pierwszej bomby termojądrowej są ciekawe historie, bo odpalano ją na atolu, prawda? I w związku z tym powstało pytanie, czy ta eksplozja termojądrowa, czyli fuzja atomów wodoru, nie spowoduje tego, że nastąpi fuzja jądrowa w całym oceanie Pacyfiku i wtedy kula ziemska by już nam właśnie byłoby takie zjawisko. No i jest prawdą, że dowództwo, które miało odpalić tą bombę, zażyczyło sobie odpowiedzi, czy ocean zostanie zapalony, czy nie, od któregoś z fizyków, ale chodziło o to, żeby to nie był człowiek zaplątany w program budowy tej bomby. No i znaleziono takiego fizyka, George'a Wrighta, który był kwakrem i w związku z tym z powodów religijnych nie brał udziału w żadnych projektach budowy żadnej broni, bo kwakrom nie wolno posługiwać się bronią, natomiast całą wojnę spędził budując urządzenia takie zapobiegające przyczepianiu min do statków, czyli takie antymagnetyczne urządzenia przeciwko minom. No i George Bryant dostał to zlecenie, żeby oszacować. No i w jego pamiętnikach jest taka dość niesamowita historia, jak mówi, że chodził po wybrzeżu, po plaży wieczór, kiedy już miał zrobiony ten rachunek i się zastanawiał, co on ma tym generałom powiedzieć, że tak czy nie. Rachunek był, że nie, że to się nic złego nie stanie, no i się oczywiście nic złego nie stało. Impuls elektromagnetyczny, który towarzyszy eksplozji termojądrowej, ma gęstość energii rzędu 10⁻³ joula na metr sześcienny. W związku z tym jest to bardzo coś nieprzyjemnego dla urządzeń radiowych i dla w ogóle urządzeń elektrycznych, sieci przesyłowych i tak dalej, ale jest to dość strasznie mała gęstość energii. W związku z tym ten impuls elektromagnetyczny z tej ilości materiału termojądrowego by nie wystarczył do tego, żeby cokolwiek tej tej planecie zrobić złego. W dodatku ten impuls jest nieskolimowany. W związku z tym to, żeby trafić, trzeba by zrobić z tego wiązkę. W związku z tym większa część tej energii byłaby stracona na jakiś bliżej nieznany nam problem kolimacji. Ergo konkluzja jest tego taka, że Gwiazda Śmierci mogłaby przenieść dostateczną ilość energii, ale impulsem elektromagnetycznym tego by nie mogła zrobić. Powstaje teraz pytanie, czy takie impulsy elektromagnetyczne o takiej potężnej mocy gdzieś w kosmosie w ogóle istnieją? Czy one występują? I odpowiedź jest tak. Naturalna przyroda sobie z tym daje radę. I to są tak zwane błyski gamma. Błyski gamma, o których pewnie wieleście Państwo słyszeli, takie niesamowite zjawisko, które wykryli szpiedzy. Mianowicie, kiedy w latach 60. szykowano się do podpisania układu o zakazie nieproliferacji broni jądrowej, który de facto ogranicza możliwość posiadania broni jądrowej do kilku państw na świecie, to ważne, żeby pamiętać, że Polska nie jest wśród tych państw, w związku z tym, jak mogliście słyszeć niedawno jakiemuś politykowi w Polsce nagle się przypomniało, że on by chciał mieć bombę atomową, to może sobie długo na ten temat myśleć, ale nie dostanie. Otóż dosyć bano się, że zakaz będzie na Ziemi obowiązywał, ale jak zakazać próbnych eksplozji termojądrowych w kosmosie? Wtedy już latały rakiety, więc powstał problem, czy przypadkiem, żeby ukryć taką eksplozję, ktoś nie wpadnie na pomysł, żeby eksplodować głowice termojądrowe po drugiej stronie Księżyca. W ten sposób optycznego rozbłysku nie zobaczymy. I w związku z tym postawiono szereg satelitów. Amerykanie postawili satelity Vela, które miały patrzeć za Księżyc
i miały liczniki, które miały rejestrować rozbłyski gamma, twardego promieniowania elektromagnetycznego, towarzyszącego eksplozji bomby termojądrowej, no i miały to na to zobaczyć. No i ku przerażeniu krótkotrwałemu, chwała Bogu, szpiegów i CIA i wszystkich, jak tylko te satelity zostały postawione, to po kilku dniach taki rozbłysk zanotowały. Po pewnym czasie zorientowano się, że tych rozbłysków jest bardzo dużo, jest kilka na dzień, w związku z tym nikogo nie stać na to, żeby tyle prób dokonywać codziennie przez dłuższy okres czasu, ale pierwsza eksplozja, którą Vela zanotowała, była szalenie nietypowa w porównaniu do wszystkich innych eksplozji i jak ktoś jest taka sektor literatury internetowej, wszystko wiążący z jakimiś spiskami, taką z teoriami spiskowymi, no to do dzisiejszego dnia możecie przeczytać, że tak to naprawdę była eksplozja termojądrowa, którą zrobiono. No i ponieważ wtedy były dwa państwa, które nie podpisały układu o nieproliferacji, a były w stanie technologicznym wyprodukować bombę termojądrową i nawet jest mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że są w posiadaniu tej broni, to znaczy Izrael i Republika Południowej Afryki, wtedy państwo wyklęte z powodu apartheidu, no to była taka spiskowa teoria, że to była wspólna eksplozja termojądrowa, no bo jeżeli nie, to nie bardzo wiadomo, gdzie tą bombę Izrael czy Republika Południowej Afryki testowała, w jaki sposób ją zrobiła. W każdym razie rozbłyski gamma istnieją, to są bardzo krótkie, trwające mniej niż 1/1000 część sekundy. Impulsy, które są, jak dzisiaj wiemy, z promieniowaniem pozagalaktycznym. I tutaj są o nich różne dane. Najważniejszą rzeczą jest to, że energia tych impulsów jest monstrualna. To są energie rzędu energii emitowanych przez nasze Słońce w przeciągu miliardów lat. Jest olbrzymim problemem naukowym, co jest mechanizmem generującym te eksplozje. Czy to jest zapadanie się tak zwanych pierścieni akrecyjnych wokół czarnych dziur, czy nic. No, ja o tym mówię tutaj również z tego powodu, że w tym budynku prowadzi się badania na ten temat i nie tylko badania teoretyczne, ale również badania doświadczalne. I to jest może stara fotografia, ale przez jakiś czas ta kamera była w Las Campinas w Chile, w tej chwili ta kamera jest w Hiszpanii i to profesor Lech Mankiewicz i jego pracownicy opracowali taki program, który się nazywa Pie of the Sky. To jest takie automatyczne przeglądanie całego nieba nad kulą ziemską, połowy dlatego pie, i patrzenia, czy gdzieś są te rozbłyski. No i zabawa polega na tym, żeby zidentyfikować taki rozbłysk promienia gamma, a potem bardzo szybko naprowadzić w to miejsce na niebie kamery, teleskopy optyczne, żeby zobaczyć tak zwaną poświatę, czyli to, co towarzyszy optycznie temu rozbłyskowi gamma. No i koledzy są szalenie dumni, bo przy bardzo skromnym urządzeniu, to jest bardzo dobry, bardzo szybki program do przeszukiwania tego, no kilka razy wygrali z znacznie większymi laboratoriami na świecie i to jest takie jedno z ciekawszych polskich wkładów w badania astrofizyczne, takie bardzo podstawowe w ciągu ostatnich lat. No więc takie eksplozje są, także gdyby się przypadkiem coś, takie źródło znalazło bardzo blisko naszej planety, to by nam to delikatnie mocno zdrowie nie wyszło, ale chwała Bogu, to są pozagalaktyczne źródła, więc ja bym się tym specjalnie nie przejmował. No dobrze, to teraz może mniej dramatycznie, porozmawiajmy o czymś bardziej spokojnym. W Gwiezdnych Wojnach, jak Państwo byli na filmie, to widzicie, że jest mnóstwo różnych pojazdów, prawda, różnego typu. Ja tutaj namalowałem. Najważniejszy jest Millennium Falcon.
sokół milenijny Hanna Solo, który pojawia się powtórnie, nie wiem, po pierwszych dwóch odcinkach, czyli po tamtych środkowych odcinkach chronologicznie, ten pojazd się już nie pojawił w ataku klonów ani gdzie. Teraz się pojawia znowu w tej ostatniej wersji. No i to jest ten najsławniejszy statek galaktyki. Oprócz tego oczywiście jest myśliwiec rebeliantów, czyli X-Wing, o którym też wiemy, no i sławne myśliwce Imperium, prawda, które są. To jest ciekawa konstrukcja, ponieważ nie bardzo wiadomo, po co ma te boki, to wygląda jak baterie słoneczne, no ale to jest kompletnie niepotrzebne. To jest osobny rozdział, byłby wykład na temat tego, dlaczego posługiwanie się bateriami słonecznymi czy gwiezdnymi w kosmosie jest bardzo głupim pomysłem. Mieliśmy niedawno problem, kiedy Europejska Agencja wysłała na kometę próbnik, który wylądował, tylko ponieważ Europa ma fiksację na temat używania źródeł radioaktywnych, to źródłem energii miały być baterie słoneczne. No i jak wylądował, się okazało, że jest tak ciemno, że nic z tego nie ma i ten próbnik tam dogorywa. Czasem jakby tam coś zaświeci, to piśnie. I to tak jakoś żałośnie. A Voyager wysłany w 70-tych latach wyleciał już z Układu Słonecznego, dalej leci, dalej nadaje i ma jeszcze na 20 lat energii, ponieważ ma źródło z plutonu 238. To nie jest ten pluton, z którego się robi bomba. No, są inne pojazdy, takie bardziej zbliżone do nas. To jest na przykład sławny śmigacz Sam Wessel, tej Dame Fatale kosmosu, prawda? Największej agenta morderczyni szalejących po systemach kosmicznych. No i jest również sławny śmigacz pana Anakina. Ja znalazłem dużo danych na temat technicznej budowy tego śmigacza i dlatego się tym zajmę. To jest był rysunek z książki. To jest właśnie ten śmigacz pana Anakina. I tutaj można ciekawe rzeczy znaleźć w tych bibliach czy encyklopediach Gwiezdnych Wojen. Na przykład można się dowiedzieć, czym ma być napędzany taki śmigacz. I napisane jest, że jest to pojemnik paliwa deuterowego i zaraz się o tym zainteresujemy. No ale przede wszystkim jest tu również podany jej główny, wszystkie dane dotyczące danych techniczno-technicznych tego pojazdu. No i to są te dane techniczne, które mamy. No i tak, przede wszystkim prędkość maksymalna tego ścigacza jest 720 km na godzinę. To jest całkiem normalna prędkość, gdyby nie przepisy unijne, to taki Porsche by jeździł tyle, prawda? A nie mówiąc o tym, że samochody na torach wyścigowych jeżdżą z prędkościami niewiele mniejszymi, prawda? Główny problem polega na tym, że w samochodach, żeby nie jeździły za szybko, jest problem opon, żeby się nie niszczyły opony, ale śmigacz nie ma opon, więc to jest ok. Przyspieszenie, które rozwija, to jest 70G. Jedno jest przyspieszenie ziemskie, jak ktoś nie wie, to niech wstanie i siądzie gwałtownie na ziemię. Masa tego pojazdu jest 1600 kg, a moc silnika 30 MW. No i teraz zastanówmy się, czy taki śmigacz dałoby się w jakiś sposób zbudować w tej chwili na kuli ziemskiej. I ja zacznę to od porównania danych techniczno-technicznych, tych taktyczno-technicznych, jak to się mówiło na studium wojskowym Uniwersytetu Warszawskiego, tego pojazdu z innymi. Ale najpierw będzie trochę rachunków, no bo w końcu bardzo mnie tu poprosił o wykład z fizyki, więc muszę pokazać, że jeszcze coś umiem z tej fizyki. No, wiemy, jakie ma masę, ma jaką mieć prędkość, no to możemy obliczyć maksymalną energię kinetyczną, którą ten pojazd by posiadał, poruszając się z maksymalną prędkością, czyli musimy pomnożyć połowę masy przez maksimum prędkości
podniesionej do drugiej potęgi, to wychodzi 32 megajoule. No dobrze. To czas, który jest potrzebny do tego, żeby pojazd obsiadł energię, przy całkowitym 100% wykorzystaniu mocy tych 30 MW, no ten czas wynosiłby energię podzieloną przez moc i to jest mniej więcej 1 sekunda. A więc ten samochód miałby osiągać prędkość 700 km na godzinę w przeciągu 1 sekundy. To nieźle, prawda? Nieźle. W instrukcji mojego samochodu jest napisane, że poniżej 10 sekund on ma robić tam 8,9. Jeśli nikt z Państwa nie doniesie na policji drogowej, to kilkakrotnie próbowałem zbliżyć się do tych danych, ale nie będę się przyznawał, jak srogo się zawiodłem. Otóż jeżeli przyspieszenie tego pojazdu, jak podali w instrukcji, jest 70 g, no to mogę obliczyć, ile czasu potrzeba, żeby osiągnąć tą prędkość. To jest następna liczba, którą mogę policzyć. No ona jest 0,3 sekundy. No, czyli około 1 sekundy są te wszystkie czasy, które charakterystyczne dla tego pojazdu. No a moc, która jest potrzebna do tego, żeby to osiągnąć, to byłoby 114 MW. 30 MW, 140 MW to jest tylko współczynnik 3. Jak jest jakiś współczynnik rzędu kilka, to inżynierowie sobie dają z tym radę. Dlatego, że oni w ogóle to tak liczą, że tam ma być coś tam, to na tak zwany zjechać zrobimy 3 razy więcej, żeby to było, prawda? To, no bo, a może będzie, a może nie będzie, no dlaczego? Dlaczego ma być inaczej? A jak ktoś wykryje, że jest inaczej, to się zafałszuje w software'ze, jak Volkswagen, prawda, w spalinach i też będzie dobrze, nikt tego przez całe lata nie sprawdzi, bo te urządzenia do sprawdzenia też są sfałszowane, w związku z tym jakoś sobie damy radę w życiu i z tym będzie. To jest zresztą rzecz dość niebywała, że takie rzeczy się dzieją, ale one się dzieją. No jest najpierw o mocy tego silnika, moc silnika, no i żeby z czymś porównać. Takim kultowym samochodem sportowym, który też jest żółty, tak jak ścigacz, dlatego śmigacz Anakina jest żółty, jest samochód Corvette, prawda? Otóż Corvette ma moc zaledwie połowę megawata, tamten miał mieć 30 megawatów. No to tak dla porównania. Drugim takim porównaniem, pojazdem do porównania, którego użyłem, jest Eurostar. Eurostar to jest ten super pociąg jeżdżący pod tunelem Le Mans, jadący z Londynu do Paryża. Otóż moc Eurostaru, którą się udało w opisie znaleźć, to jest 10 do 12 MW. Czyli taki wielki pociąg ma moc, no, ale znowuż to jest już porównywalne z tą mocą, prawda? To już nie jest tak, że mówimy, bo pamiętamy zawsze, że jak różnica jest rzędu kilku, to jest ok. Jak zaczyna być więcej niż 100 czy 1000 razy, to już zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi. No a śmigacz Anakina ma 36 MW. No i teraz będę na następnych przejrzeczach pokazywał porównywania różne tych trzech pojazdów. Waga pojazdu. Waga pojazdu jest całkowicie sensowna. Pamiętamy, Anakina śmigasz 1600 kg, no a Corvetta waży 1,5 tony. Eurostar, no strasznie dużo, prawda? Pociągi są dosyć ciężkie. No a śmigacz Anakina też 1600 kg. W związku z tym śmigaczem się tak poruszamy do tej pory na granicy, prawda? Znaczy jeśli chodzi o prędkości, to masy, to wszystko nie jest tak źle. Maksymalna szybkość pojazdu. Corvetta ma 330 km na godzinę. To jest prędkość sprzedalna. Maksymalna prędkość, którą jest wymieniana w katalogu, prawda? Czyli on może trochę szybciej jeździć, ale prawnie musi tyle mieć.
Eurostar 300 km na godzinę rozwija, a Świnozona China 720. Czyli w zasadzie do tej pory poruszamy się w pobliżu tej samej. Czyli Świnozona China to nie jest coś, czego nie moglibyśmy się do tej pory postarać zbudować na Ziemi. I problem się zaczyna z przyspieszeniem. Mianowicie się przyspieszenie zaczyna być, korweta ma przyspieszenie poniżej 1 g. W ogóle wszystko, co ludzie robią, jak zaczynamy, my jesteśmy w ogóle przygotowani do życia z przyspieszeniem 1 g, no bo to jest naturalne. W procesie ewolucjiśmy wyrośli na Ziemi, gdzie średnie przyspieszenie jest 1 g. Znaczy, nasza biologia nie musiała w ogóle się posługiwać przybliżeń, no bo nie było tego powodu, prawda? Może za kilka tysięcy, czy setek tysięcy lat wyewoluujemy do stanu, kiedy wytrzymamy kilka G, ale w tej chwili na pewno nie. Więc to przyspieszenie samochodów jest też tego. Eurostar nie udało się uzyskać żadnych danych. Próbowałem się dowiedzieć, jakie przyspieszenia ma pociąg. Podejrzewam, że one są bardzo małe, ale nie znam tych danych. No a nasz kochany Anakin miał mieć przyspieszenie 70. No więc to jest troszkę, tu panowie przesadzili. Rekord świata wytrzymałości, przyspieszenia, niepobity do dzisiejszego dnia, uzyskał pułkownik John Stubb, który przez 0,3 sekundy przeżył przyspieszenie 15 g. W 1954 roku na saniach rakietowych. Jak ktoś z Państwa był na innym filmie, w którym występował Harrison Ford, ja w tej chwili zapomniałem jego nazwę, ten ostatni film z Indiana Jonesem, czaszka, ta kryształowa czaszka, prawda, jak to nazywał. To tam w pewnym z tego laboratorium, z tych magazynów, których się odpala broń jądrową, ucieka Indiana Jones z saniami rakietowymi. Są te właśnie sanie rakietowe, w których Stubb pobił rekord przyspieszenia. 15 g, to są fotografie, jak wyglądała jego buzia podczas tego eksperymentu. Te sławne centryfugi, wirówki, których się używa do trenowania pilotów, taka jest w Warszawie na Żoliborzu, w Instytucie Lotnictwa, to one mają rzędu 4, 5 do 6 g maksymalnie, prawda? Więc 15 g to jest rzeczywiście niepobity do dnia dzisiejszego. Możecie sobie policzyć na kartce, jak to jest w porównaniu z różnymi innymi efektami. No więc jak to jest z tym przyspieszeniem ziemskim? Rotory w próbniku, który bada słuszność ogólnej teorii względności, Gravity Probe, przyspieszenie, które jest rzędu, ono jest po to zrobione, żebyśmy mieli rzeczywiście zero pola grawitacyjnego. Astronauta na równiku Księżyca odczuwał przyspieszenie 16 setnych g. Turysta na równiku, no to jest 1 g. Prom kosmiczny przy starcie, jak to jest, około 3 g. Ektremalne kolejki w Luna Parku, jak ktoś pojedzie od Teksasu i na ten Wild Dream, to będzie miał około 3,5 do 6 g. To tam spada po prostu, to jest dość niesamowite. Szczerze mówiąc, to kosztuje $50, to ja bym znalazł inne zastosowanie tej sumy, kilka dobrych książek. Bolidy formuły pierwszej to jest 5 g maksimum przy hamowaniu. Co my tu mamy dalej? Apollo 16 przy powrocie i wejściu w atmosferę to jest zaledwie 7 g. To jest 2 razy mniej niż ponieważ efekt biologiczny jest proporcjonalny do kwadratu, to widzimy, że tam jest 15 do kwadratu, a tu 7 do kwadratu. 50 g to jest granica. Lekarze twierdzą, że jest granica przerywalności. Ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, skąd oni to wiedzą. Ktoś się bardzo boi, to niech w tej chwili zatka uszy. To był skandal kilka lat temu, kiedy wykryto, że w latach 50. i 60.
firmy samochodowe nie używały manekinów w eksplozjach, w zderzeniach, tylko używały zwłok wypożyczanych z prosektorów. No bo to było może tanie, no bo to zabrzmi okropnie brutalnie, ale w jakimś sensie lepiej, ponieważ więc takie, to stąd wiemy, że przy 50G następuje kompletna anihilacja tkanin. No dobrze, dobrej jakości zegarek wytrzymuje 5000G, a elektronika w pociskach artyleryjskich to jest 15000. No a jeszcze chyba gdzieś tam pociski w lufie pistoletu to jeszcze mają większe przyspieszenie. Więc to jest ta moja tabelka tej siły. No i ta śmiertelna wartość jest 50G, a w tej książce o tym było napisane, że śmigacz Anakina ma przyspieszenie 70G. Więc w jakiś sposób Anakin, który jest człowiekiem, ponieważ jak się czyta Gwiezdę Wojny, trzeba uważać, bo tam jest oprócz humanoidów są również inne rasy i nie wiemy, jakie mają własności, że tak powiem, taktyczno-techniczne te inne rasy na różne dziwne rzeczy. W związku z tym Anakin jest człowiekiem. W związku z tym obowiązywać go będzie ta granica 50G, czyli to założenie 70G jest dosyć niejasne dla mnie, po co jest zrobione, ale uwaga, autorzy tych książek nie są tacy naiwni, oni o tym też wiedzą i jak się przeczyta instrukcję napisaną co do troszkę wyżej, to dowiadujemy się, że moduły przyciągające w siedzeniach i kompensatory inercji pozwalają kierowcy i pasażerowi na utrzymanie się w fotelach nawet podczas gwałtownych manewrów. To znaczy, że te fotele są jakoś tak chytrze zrobione, żeby te straszliwe przeciążenia, które by potrzebował Anakin, żeby te 70G przyspieszenia przeżyć, w jakiś sposób są zamontowane w te fotele. Więc jak widzicie, oni dosyć dobrze wiedzą o różnych rzeczach, prawda? Oni rzeczywiście dość dobrze chłopcy kombinują, w jaki sposób to zrobić. No i teraz, jak to jest z tym paliwem? Napisane, że to jest paliwo deuterowe. No to co to jest ten deuter? Prawda? Coś musimy powiedzieć, co to jest ten deuter, bo nad tym się zastanowić musimy. Mianowicie deuter to jest po prostu ciężki wodór. Ciężki wodór to jest taki izotop wodoru, w którym w jądrze jest nie tylko jeden proton, ale jeszcze jest jeden neutron. Oprócz to jest naturalnie występujący izotop. Jego jest w morzu dosyć sporo. No może nie tyle, że jak się turszlakiem tam będzie tą wodę odcedzać, to zostanie wam trochę atomów deuteru, ale wody z ciężkiej wody, ale ciężka woda jest w przyrodzie i na przykład ciężka woda jest produktem naturalnym, półproduktem naturalnym uzyskiwanym przy produkcji nawozów sztucznych i stąd podczas II wojny światowej w tych fabrykach nawozów sztucznych w Norwegii była ta duża ilość tej ciężkiej wody, którą próbowano. No, był pomysł, żeby ją wykorzystać jako moderator w reaktorze, no więc Amerykanie ją i Anglicy postanowili wysadzić w powietrze. Więc to jest deuter. Ale on jest chemicznie identyczny jak woda. Nie ma żadnych chemicznych. Jest jeszcze następny izotop, tryt. Tryt nie występuje w przyrodzie, poza rzadkimi przypadkami, kiedy promieniowanie kosmiczne w drodze reakcji jądrowych wytworzy kilka takich atomów trytu. Tryt masowo produkujemy w reaktorach jądrowych i tryt ma krótki czas życia, 12 lat. Stąd jakby ktoś wam na jakimś bazarze chciał sprzedać bombę atomową z datą produkcji sprzed 12 lat, to nie kupujcie, ponieważ zapalnik bomby atomowej zawiera tryt i jak to jest już po 12 latach, to jest to nie odpali, więc po co nosić tyle kłamu, jak on jest też
gorzej użyteczny niż coś innego. Ale chemicznie to są izotopy zupełnie identyczne i nawet ten tryton nie jest używany w tej bombie do tego, żeby on coś tam wybuchł specjalnie, tylko w reakcji, w której tu jest dużo neutronów. No, to też tam was może w szkole uczą, że jest coś takiego, jak się nazywa masa krytyczna i tak dalej, że jak jest masa krytyczna, to zacznie być reakcja jądrowa, tere, fere, kuku, nie będzie żadnej reakcji, bo jest za mało neutronów, także trzeba to oświetlić i w bombie atomowej się doświetla, dosypuje. Po pierwszej bombie atomowej to włożony był pojemnik z berylem radioaktywnym, żeby te neutrony były. On był w parafinie i obliczone, staranne obliczenie polegało na tym, ile czasu się będzie topiła parafina, kiedy bomba spadała na spadochronie z samolotu nad Hiroshimą, żeby się spaliła, żeby się stopiła ta osłonka parafinowa źródła berylowa dokładnie na te 1500 metrów nad Hiroshimą, żeby wybuchł właśnie w powietrzu, żeby było minimalne skażenie radioaktywne i tak dalej. Ale o tym osobno. Nie ma chemicznie żadnej różnicy między deuterem i wodorem. No więc gęstość energii, to już mieliśmy ten slajd, prawda? Wiemy, że to jest dwa razy, prawie trzy razy tyle. No. To jeszcze co? Gęstość energii jest 120 megajouli na kilogram. No i gdyby spalać ten wodór, no to w taki śmigacz Anakina powinien mieć spalać 5 litrów wodoru na sekundę. No, to łatwo policzyć, że to nie pasuje do jego masy 1500. W związku z tym to paliwo deuterowe to jakoś kiepsko wyszło. No, więc co może być? Ale to są gwiezdne wojny. Prawda? Gwiezdne wojny. W związku z tym, jak nie deuter, to może gaz Tibabana. A gaz Tibabana to jest ten gaz, który Lando Carlisian produkuje w mieście w chmurach, prawda? Nad tą gigantyczną planetą. I to jest ten gaz, który jest używany jako chłodziwo i napęd w silnikach jest ten mityczny gaz Tibabana. Otóż człowiek myśli, co to jest ten gaz Tibana, ale w Gwiezdnych Wojnach on jest rzeczywiście używany do schładzania różnych rzeczy, bo jak pamiętacie, w pewnym momencie Han Solo zostaje zamrożony. Przez Carlisian go wydaje, no i wtedy Boba Fett go zamraża i wisi jako taki zamrożony obiekt nie wiem, czy to można powiedzieć, w salonie u Dżaby, prawda? Gdzie się przychodzi go odbić, tak? I tam jest dokładnie napisane, że on jest zamrożony właśnie w tym gazie, przychodzący gazu Tibana w urządzeniu, które tutaj jest namalowane na dole. I tutaj mam chyba powiększenie tego urządzenia. Ale tam jest napisane również takie dziwne słowo, że to jest spin seal. Spinowo coś o spinach. No więc pomyślałem sobie, jak to jest z tym wodorem. Przed chwilą wam powiedziałem, że jako taki zwykły wodór. Otóż z wodorem można pokombinować. Mianowicie wodór w przyrodzie występuje jako wodór cząsteczkowy. To znaczy, jak kupicie sobie panieczkę z wodorem, to tam nie będą atomy wodoru, tylko tam będą cząsteczki wodoru. Dwa atomy wodoru czy zamen do kupy zrobione. Ale one nie będą byle jak zrobione, dlatego że ponieważ to jest jądro, one mają moment magnetyczny, mają spin jądrowy. I w cząsteczce wodoru te spiny są w różnych kierunkach. W związku z tym tak to wygląda. No i teraz, gdybyśmy, zaraz do tego urządzenia, które tutaj wrócę. Gdybyśmy chcieli wyprodukować wodór atomowy, to musielibyśmy tą cząsteczkę wodoru w jakiś sposób rozdentegować. Musimy ją jakoś mieć rozgrywać. To nie jest specjalnie trudno zrobić, bo można to zrobić w pomocy na przykład podwyższonej temperatury albo, uwaga, włóku elektrycznym. I to, że włóku elektrycznym można rozłożyć cząsteczkę wodoru na wodór atomowy, wykrył w latach 20. pan Langmuir,
chemik, fizyk amerykański pracujący na General Electric. To jest ten człowiek, który wymyślił, żeby żarówki elektryczne, takie zwykłe żarówki, co teraz są zakazane, niewiadomych przyczyn, prawda, wypełniać, nie były próżniowe, tylko żeby je wypełniać argonem. Bo to jest lepiej, bo nie wybuchają, kogoś nie pokaleczą, bo ciśnienie tego argonu w środku jest takie samo, prawda? I zwykłe żarówki, te bezpieczne żarówki, które dzisiaj kupujemy na bazarach pod nazwą miniaturowe grzejniki albo oświetleniowe urządzenia warsztatowe, prawda? I produkowane są na Ukrainie i mają czas życia 3 godziny. Kiedyś były kilka miesięcy, prawda, żarówki. To te żarówki pochodzą od pana Langmira, który rozwinął oczywiście ideę Edisona. Otóż Langmir również skombinował, że można przy pomocy łuku elektrycznego rozbić atom wodoru i to urządzenie, które tutaj jest, nazywa się palnikiem atomowo-wodorowym. To jest standardowy palnik używany do spawania pod wodą, w wodzie. Mianowicie jest butla z wodorem, wodór się przepuszcza przez pewne urządzenie, przechodzi przez łuk elektryczny, rozpada się na dwa atomy i po co to? Ano dlatego, że jak mam takie dwa atomy, które mają równoległe spiny, to jak one się ze sobą zetkną, to następuje bardzo potężna reakcja, która nam daje 422 kJ na mol. To jest najpotężniejsza reakcja chemiczna, jaka następuje. Nie ma lepszej reakcji chemicznej. I teraz jak ta lampa pana kolegi Langmira działa? Mamy ten atomowy wodór. Wiązka tego atomowego wodoru uderza w to, co mamy spawać, które jest chłodniejsze. I na powierzchni tego spawanego metalu następuje gwałtowna rekombinacja wodoru. I mamy lokalnie wydzieloną taką potworną energię, która powoduje, że ten metal się spala. No i mamy, i to można oczywiście zrobić. W związku z tym, gdybyśmy mieli spolaryzowany wodór w jednej butelce i w drugiej, to może być deuter wodór, cokolwiek, to rzeczywiście uzyskalibyśmy z takiej reakcji znacznie więcej energii niż z energii zwykłego, normalnego, zmarnego spalania. Tylko to jest potworna eksplozja i nie bardzo wiadomo, jakby to należało przerobić w te silniki, które by to urządzenie w jakiś sposób napełniało. No dobrze, ale żeby móc takie mieć chociaż taką szansę, to musielibyśmy utrzymywać ten atomowy wodór osobno. To nie jest taka zabawna historia, ponieważ w latach 80., nim się rozwinęła fizyka tak zwanych zimnych atomów, próbowano wywołać kondensację Bose'ego Einsteina dla atomów wodoru, spolaryzowanych, spinowo spolaryzowanych atomów. Jednym z ludzi, który robił takie eksperymenty, był pionierem właśnie całej tej optyki zimnych atomów, był Tom Greatak w MIT i on, jemu się niestety w jego urządzeniu, które działało na spinowo spolaryzowany wodór, ten dostało kilka atomów o przeciwnym polaryzacji i laboratorium mu wyleciało w powietrze i tylko potem trzeba było posprzątać dużą halę w podziemiu w MIT, bo już tam nic nie było poza kupą szkła. Ale chwała Bogu, nikomu się nic nie stało. Otóż jak to przechowywać? Otóż to jest rysunek tego urządzenia, które jest w tej książce na temat tego, jak to przechowuje się. No i tutaj czytamy, jak ktoś ma dobre oczy, to czyta, że tutaj mamy gaz Stibana i napisane jest impregnated carbonite. Co to jest carbonite? Węgiel. No carbonite to musi być coś związanego z węglem. Nie ma rady, prawda? W związku z tym, jak to jest? Może on rzeczywiście przechowuje ten spolaryzowany deuter czy wodór w tym carbonite, prawda? I coś z nim robi. Ten gaz Libana. Ale co to mógłby być ten carbonite? Prawda? No. Więc jeżeli by to był zwykły wodór, to zwykły wodór można przechowywać w grafenie.
O grafenie już nic nie będę mówił, bo wszyscy Państwo wszystko wiedzą o grafenie. Ale mam smutną wiadomość. Mianowicie grafen jest passé. Już przeszło nam z grafenem, ponieważ od 2 tygodni, czy tam 3 tygodni, mamy następną sensację. Mianowicie 3 tygodnie temu w jednym z bardzo poważnych czasopism, Journal of Applied Physics, ukazał się artykuł podpisany przez Jagdisha Narayana, to jest bardzo znany specjalista od materiałów, i jego doktoranta, pana Hamuki, nie wiem jak to się powinno czytać, dotyczący pod tytułem Nowa faza węgla, ferromagnetyzm i przemiana w diament. Otóż panowie postanowili rozprawić się z marzeniem o grafenie i przeprowadzili bardzo prosty eksperyment, który doprowadził do odkrycia nowej fazy, która się nazywa kół węglem. Zakładam, że następne laboratoryjne prace potwierdzą ten eksperyment, także to jest naprawdę bardzo świeże, jak widzicie, data tej pracy to jest naprawdę, to jest dosłownie sprzed 2 grudnia to się ukazało, więc to jest 2 grudnia, to jest naprawdę gorący kartofel, prawda? Otóż kół węgiel wytwarza się przez, bierzemy płytkę szafiru, którą pokrywa się amorficznym, właśnie ciekłą warstwą węgla. I tą wiązkę w warunkach pokojowych, w atmosferze powietrza, w temperaturze pokojowej. Po prostu się pokrywa i w tą wiązkę strzela się potężnym laserem. Jedyną rzecz, która tu jest potrzebna, to jest ten potężny laser. I nie będę Was męczył, bo to pewnie w szkole nie uczą. Ja dla uczciwości dziennikarskiej pokazałem wykres fazowy tego całego przebiegu eksperymentalnego, także tu wiadomo, dlaczego się to robi. Niestabilność, jak taka wiązka uderzy w tą warstwę tego węgla, to tam się dzieją niestworzone rzeczy. Bo to jest potworna ilość depozycji energii w dosyć małym obszarze. No i okazuje się, że wywołuje się tyle niestabilności termodynamicznej, że tworzy się nowa warstwa węgla, nazywa się to kół węglem. To jest zdjęcie takiej mozaiki kół węglowej. I ta faza węgla jest tak, jest twardsza niż diament. Węgiel nie ma własności magnetycznych, tylko węgiel jest ferromagnetykiem. Ma własności półprzewodnikowe. No i jest, to jest cudo, prawda? Więc na pewno do kół węgla można wpuścić gaz Tiemana i ten karbonajt, który przewidział George Lucas, to on już coś wiedział, proszę Państwa. On to też dobrze przewidział. Ale to nie na tym koniec z tym nieszczęsnym kół węglem. No bo jest ten kół węgiel, prawda? Ale panowie albo im się coś nie udało, albo zrobili drugi raz eksperyment, przygrzali w ten kół węgiel drugi raz tym samym wiązką lasera. I nagle się okazało, że ten kół węgiel to tak naprawdę jest metatrwały. I przy tym drugim uderzeniu szoku termicznym ten kół węgiel, powtarzam, pod ciśnieniem normalnym w termodynamice przemienia się w diament. I powstaje proszek diamentowy. Więc jeżeli to jest prawda, jeżeli inne laboratoria to potwierdzą, to niezależnie od mojej opowieści o Gwiezdnych Wojnach, wyjdziecie stąd z wiedzą, że w laboratoriach zrobiono możliwość produkcji, niezwykle taniej produkcji proszku diamentowego. To nie oznacza, że ktoś kohinora wyprodukuje, prawda? Czy błękitny kryształ. Nie, to ostatnio sprzedano za taką potworną sumę pieniędzy. To jest proszek, ale do wszystkich zastosowań technicznych potrzebny nam jest proszek diamentowy, a nie duże jubilerskie diamenty.
ale to jest taka niesamowita sensacja sprzed kilku dni. Jeżeli ona jest prawdziwa, no to rzeczywiście to mamy, to mi się z tym nieszczęsnym Carbonite'em kojarzy. No a jak inaczej przechowywać wodór? No tylko w butelkach. Do tej pory przechowujemy go w butelkach i przechowywanie wodoru w butelkach jest niezwykle bezpieczne. To jest histeria wywołana, że wodór jest niebezpieczny. Czy ktoś widział film o sterowcu Hindenburg? Co wy oglądacie w tych kinach i w tej telewizji? Tylko siedzicie na tym Instagramie czy Facebooku i to w internecie można obejrzeć. Nigdy więcej nie przyjdę na wykład, jak nie obejrzycie filmu o Hindenburgu. I jest 30 na końcu. W latach 30. latały przez ocean, była konkurencja. Samoloty były drogie i bardzo mało pasażerów zabierały. I Niemcy były potęgą w produkcji sterowców, olbrzymich balonów, które zabierały ludzi. I rząd amerykański po dojściu hitlerowców do władzy, ponieważ Ameryka wtedy była jedynym producentem helu, którym wypełniano te sterowce, nałożył embargo na eksport helu do Europy, a w szczególności do Niemiec. I w związku z tym te sterowce były napełniane wodorem. No i jeden z takich sterowców, Hindenburg, przyleciał do Nowego Jorku i w Landhurst pod Nowym Jorkiem, gdzie miał swoją bazę, podczas lądowania nastąpiła eksplozja. I to był koniec sterowców. Jest dramatyczne, to znajdziecie w internecie, poszukajcie. Jest dramatyczna rzecz, bo to było czas, kiedy takie wydarzenie było reportowane przez radiowego reportera. Jest nagrany oryginalny reportaż tego człowieka, tego reportera radiowego, który mówi o tym, co się dzieje, jak ta eksplozja wyglądała. To warto posłuchać sam ten reportaż. No i oczywiście jest wszędzie powiedziane, że to ten wodór był. I to się wszystko spaliło. Prawda? I to wykończyło ten strach przed wodorem, panuje do dzisiejszego dnia. Dramat polega na tym, że w Hindenburgu wodór się spalił, ale wodór się pali niesamowicie szybko i w dodatku cały leci do góry. W związku z tym, jak w samochodzie z benzyną, takim zwykłym, siedzicie i się zaczyna palić samochód, to jaka jest instrukcja? Ja bardzo przepraszam, panie profesorze, to są dorosłe dzieci, to ja użyję prawdziwego słowa. Spieprzać coś w nogach, prawda? Z tego samochodu benzynowego, co się pali. Natomiast jak się w samochodzie z wodorem się zapali, to nie wychodzi. Bo on się tak szybko spali, że się nic nie stanie. Natomiast co się paliło w Hindenburgu, to ropa naftowa, bo on miał silniki. I paliła się ropa naftowa i ludzie z histerii wyskakiwali od zaki, sterowiec nie lądował na ziemi. On się przyczepiał do takiej wieży i wychodziło się po wieży. No to ta wieża miała, nie wiem, 20 metrów czy coś takiego. No i większość tych ludzi, którzy zginęła, to byli ludzie, którzy bojąc się tego pożaru, wyskakiwali z tych samych. To jest histeria, wodoru się nie używa. A wodór można używać i wodór najprościej jest genialnym paliwem, ponieważ w latach dawnych, bardzo dawnych, w XIX wieku, dwóch panów dla zabawy zrobiło urządzenie, które dzisiaj jest zapasowym źródłem energii we wszystkich pojazdach kosmicznych zawierających ludzi, które się nazywa baterią paliwową. I bateria paliwowa to jest cudowne urządzenie, które wodór przerabia wodę z wykorzystaniem atmosferycznego powietrza a produktem tego jest energia elektryczna, która oczywiście w XIX wieku to nikomu do niczego nie była potrzebna, bo nawet jak ją produkowano, to do czego jej podłączyć? Nie było żadnego powodu jej używać, to była zabawka. A to jest przemysłowy rysunek takiej baterii. To działa niezwykle prosto. Bierzemy wodór i dmuchamy tym wodorem na urządzenie, które ma anodę, katodę, a pomiędzy nimi ma plastikową, taką specjalną membranę. Z maciupkimi dziureczkami. I na,
jest... Katoda jest po jednej stronie, a anoda jest platynowa. Wodór na tej katodzie, anoda platynowa działa katalitycznie. I wodór się sam rozkłada na wodór atomowy. I mamy po jednej stronie na tej anodzie, mamy protony. Zwykłe protony. I elektrony. Otóż te protony przechodzą przez te dziurki polimerowe, a elektrony zostają. W związku z tym protony sobie płyną do katody, a elektrony, żeby płynąć do tej katody, muszą zasuwać drutem. I mamy prąd elektryczny. Baterie paliwowe są niezwykle efektywne. Efekt jest niebywały. Mianowicie mają w temperaturze pokojowej mogą osiągać 83% sprawności, co się przekłada w samochodach na olbrzymią sprawność. No i nawet jeżeli uwzględnić sprawność produkcji wodoru cząsteczkowego do nich, to sprawność jest około 22%. Takiej sprawności z uwzględnianiem produkcji materiałów pędnych nie ma żadne inne urządzenie techniczne, które znam. No i to jest przyszłość dzisiaj, to jest dzisiejszy ślimak. Jak Państwo będą w Kalifornii, możecie się udać do firmy, wynajmującej do firmy, jak wiem, że do jakiej firmy wynajmu samochodów. Jak się umówicie, to możecie wynająć Hondę Clarity, która jest napędzana ogniwami paliwowymi. To jest całkowicie elektryczny samochód, ponieważ ma prąd elektryczny. A to są jego dane. Mam mniej więcej 9 sekund przyspieszenie, 180 km na godzinę. Zużywa 3,8 litra wodoru na 100 km. Ma zasięg około 400 km, czyli porównywalny zasięg ze zwykłymi samochodami. I Honda twierdzi, że sprawność tego samochodu bakowa to jest 60%. To jest całkowicie ekologicznie bezpieczny samochód, ponieważ wyłącznie produkuje wodę. Tej wody nie jest w końcu dużo i ona jest używana w zamkniętym obiegu. On ma bardzo chytrze zrobioną klimatyzację. W Kalifornii potrzebna jest klimatyzacja. I to jest bardzo prymitywny. To jest bardzo chytrze zrobiony, ale bardzo stary pomysł klimatyzacji polegający na przedmuchiwaniu powietrza przez wodę, a nie na żadnym tam skomplikowanym cyklusu. Bardzo chytre urządzenie. Jeździ, można jeździć. Mercedes produkuje też takie samochody, tylko ich nie wynajmuje. Problem polega z tym wodorem, no bo gdzieś trzeba mieć wodór. W tym samochodzie wodór jest w butlach, które są za tylnym siedzeniem. Pomiędzy tylnym się, on ma normalny bagażnik z tyłu, to w ogóle nic nie ma. Silnik elektryczny w tym samochodzie jest wielkości dwóch piłek do koszykówki. Także ten samochód jest pusty. Nie ma skrzyni biegów, bo to jest elektryczny silnik. To jest naprawdę melek. Jeśli chodzi o tą część elektryczną, to jest melek. Prawda? Także trzeba się nauczyć, że nie ma żadnej, to jest guzik w przód, w tył. Prawda? Nic nie ma do jeżdżenia w tym samochodzie. W tym Mercedesie jest bardziej skomplikowane, tam jest zrobione tak, żeby jest taki fajny. On był ten Mercedes na wodór w Warszawie kiedyś. Także stąd wiem, bo siedziałem w nim, nie pozwalali jeździć, ale pozwalali chociaż siąść. Więc dlatego wiem. Otóż pomiędzy tylnym siedzeniem a bagażnikiem jest pancerny przedział, w którym stoją te cztery chyba butle i one są pomiędzy dwoma szybami i góra nad tym to jest taki bardzo miękki plastik. I gdyby się coś zapaliło, czy coś było, to ten cały wodór jest przez wyrzucany do góry. To jest znana technologia, jak będziecie w CERNie, wiem, że można pojechać na wycieczkę do CERNu, to można pójść na BEPSA, największą na świecie komorę pH-rzykową wodorową. To jest budynek wielkości tego budynku, który jest pełny przechłodzonego wodoru, więc to trzeba bardzo uważać. I on też ma takie urządzenie, które gdyby coś się działo, to wyrzuci ten wodór w ciągu ułamka sekundy, w zasadzie pół sekundy na zewnątrz i wtedy już się nic nie stanie.
Więc to można zrobić i ten, w związku z tym śmigacz Anakina okazuje się przynajmniej w ramach tego, co umiemy z fizyki dzisiejszej, w zasadzie jest w porządku. To na końcu jeszcze o tym mieczu świetnym, bo to mogło, żeby nie było, że go przyniosłem. Otóż ja się głęboko długo zastanawiałem. No, po pierwsze, to nie może być światło, już wiem. Po pierwsze, dlatego, że wiązka światła nigdy się nie może skończyć. Ona by do nieskończoności biegła i strasznie byłoby trudno, żeby sobie tym nogi obciął sam. No, jak się by to miało. W związku z tym to musi być urządzenie, które generuje taką wiązkę czegoś, co się gdzieś od pewnej długości kończy. Poza tym widać, bo każdy na filmie widział, że się tym, prawda, pojedynkuje, tak? Poza tym jeszcze to się bang zderza ze sobą, tak? Wyraźnie widać, że się nie mieszają te płomienie, tak? Światło nie ma takich efektów, co prawda jest elektrodynamika nieliniowa, ale to już jest taka abstrakcja, którą możemy pomyśleć. W związku z tym, co to mogłoby być? Jedyny pomysł, który mi się nasuwa, to jest zrobienie tego, że to powinien być coś w rodzaju lampy, takiego palnika spawacza. Mamy, i to nie jest w końcu tak źle do wyobrażenia, to zaraz powiem, na czym się wyłożyłem, dlatego nie ma tutaj slajdu, bo mi się żadne liczby już, to po prostu się nie zgodziły mnie na umieć. Mianowicie zaczynamy od rączki. W rączce musi być wszystko. Musi być to, co robi to ostrze i źródło energii, która to utrzyma, tak? W związku z tym wyobraziłem sobie, że tutaj na końcu jest wiatraczek, który zasysa powietrze. No bo powietrze jest, to się wszystko. Problem jest tylko, że to również działa w próżni, w kosmosie. Więc to jest słaby punkt mojej konstrukcji. Ale od czegoś muszę zacząć, prawda? Więc zasysam to powietrze. I tutaj w środku jest coś, co się miesza z tym powietrzem, zostaje zjonizowane i wyrzucony jest strumień plazmy zjonizowanego gazu. Wtedy on się skończy. Bo tyle go długość będzie tyle, ile ja go tutaj wrzucę. Minus straty, ale powiedzmy, że umiemy to robić bez strat. W końcu jesteśmy George'em Lucasem, on tylko zyski ma, prawda? Więc nie ma strat, więc wiadomo, że on może coś takiego, on sobie może na coś takiego pozwolić. No więc mamy tutaj, ten to się skończy, tak? Płomień widać w oku. Taki w lampie do spalania. W związku z tym kupę rzeczy już załatwiłem, tak? Mam płomień, mam, tylko teraz jak zrobić, żeby to się nie rozłaziło na boki. W lampie lutowniczej to jest bardzo krótko. Ten miecz jest długi. Tak? No w związku z tym, ponieważ to jest plazma, to plazmę mogę utrzymać w polu magnetycznym. W związku z tym muszę mieć w tej głowicy jednocześnie urządzenie, które wytworzy pole magnetyczne, które będzie w środku trzymało tą plazmę. Takie są urządzenia termojądrowe. One trzymają gorącą plazmę w środku. Ale gorąca plazma w polu magnetycznym jest niestabilna. Ciągle wyłazi przez każde małe kawałki tego pola magnetycznego. W związku z tym to pole magnetyczne do produkcji, które by go utrzymało, musiało być bardzo złożone. Z grubsza biorąc, ono powinno być zakręcone taką spiralą. W związku z tym musiałbym zbudować jakieś urządzenie, które by wytwarzało takie pole magnetyczne. No dobrze. To nie wiem, jak to zrobić, ale można wziąć, powiedzmy, to na ile? 1,5 metra? Niecały metr, tak, ale ja wziąłem 1,5 metra. I policzyłem, ile by to trzeba energii, gdyby to było, no, co dodać do tego powietrza, żeby ta plazma się zrobiła? Gaz Tibana, bo jest powszechnie znany w Gwiezdnej Wojnach. A on, wiemy, że ma własności podobne do zwykłego wodoru. W związku z tym policzyłem, ile taka plazma deuterowa by trzeba było. I to o dziwo, można znaleźć w książkach o reaktorach deuterowych, ile to energii potrzeba, żeby to utrzymać. No i policzyłem tą objętość. No tutaj zmierzyłem centymetrem w koło, ile to ma. Obliczyłem objętość tej rurki, tej neonówki. I
i niestety gęstość energii wyszła porównywalna z gęstością energii w środku gwiazdy neutronowej, więc trochę ciężko byłoby to trzymać w ręku. Nawet tak to mi robi w jego rękawicy. I tylko dlatego tym razem nie ma nic oszalenia, ale jak zobowiązuję się, że prace będą trwały i przy następnym odcinku Gwiezdnych Wojen może jakiś lepszy pomysł wykombinuję niż z tym mieczem świętym. No i chyba na tym zakończę. Coś tu miałem jeszcze. No tak, let the force be with you. I ten force to jest jednak nauka. I jeżeli się nie wynuciliście strasznie, to problem polega na tym, że fizyka. Dlaczego ja uważam, że fizyki warto się uczyć, prawda? No to nie tylko dlatego, że co na starość mam mówić, prawda? Ale całe życie poświęciłem na to, zamiast mieć butik i prawda? Problem polega na tym, że fizykę można zastosować w życiu codziennym. Ale jak pan Marek Markiewicz, ten adwokat, był sławny działacz opozycjonizmu, kiedyś nauczył tego, że konstytucję można stosować bezpośrednio, to fizykę też można stosować bezpośrednio. To jest nauka, która to nie jest coś, co służy do rozwiązywania idiotycznych zadań korków wciśniętym do akwarium. To powinno być zakazane prawnie, takie głupie zadania. No, to straszne. Fizyka ma polegać na rozwiązywaniu fajnych zadań, które są pełne około nas w życiu, prawda? Może, a wiem, to jest bardzo nierealistyczne, jak w Gwiezdnych Wojnach, ale może będzie śnieg czy lód, prawda? No to takim fantastycznym zadaniem, które ja bym wam wszystkim zaczął, prawda? Co się dzieje, jak wywijacie orła na śniegu, na lodzie? Ile zjawisk fizycznych i co naprawdę, dlaczego człowiek się wywraca na lodzie, kiedy się poślizga? Tak? Co się zdarzyło, że się poślizga na lodzie? Czy to jest inne zjawisko, niż jak się poślizgnie na kafelkowej podłodze w łazience czy w kuchni, na której było trochę wody? Podobne, różne, tak? No to sławne zadanie o jeżdżeniu na łyżwach, prawda? Dlaczego się ślizgają łyżwy? Wszystkich uczą, że dlatego, że coś tam się naciska, czy się topi pod ciśnieniem. Jakby się słonia na żyletce postawiło, to i tak się nic nie stopi. A tutaj w związku z tym to wszystko jest nieprawda. Święta, pójdziecie do sklepów, zobaczycie, w każdym sklepie stoi wahadełko Newtona, te kulki, tak? W każdej książce z fizyki ona jest źle rozwiązana. No tak się złożyło, no, bo ktoś się pomylił w książce w tam XIX wieku, prawda? I potem się w tych potrącikach powtarza to. Policzcie, jaka jest szybkość kulki, która odskakuje. No to sześć tych kulek, tak? Jedną, tak? To takie proste zadanie. Czy to nie jest ciekawsze niż różne inne kłopoty? Jak policzycie, to zobaczycie, że się wyłoży, że jak to dobrze zrobicie, to zastanówcie się, jakby to wahadełko miało 3000, czy tam nie pamiętam, ale dużo tych kulek. I zobaczycie, że szkolne rozwiązanie oznacza, że jak jest ileś tych kulek, już nie wiem, 3000 czy 10 tysięcy, nie wiem, ileś, to ostatnia kulka odskoczy z prędkością większą niż prędkość światła. Co oznacza, że to jest bez sensu rozwiązanie. Tylko jak się ma wzór napisany, jak pod wzór, tak? Bo no jakiś wzór ktoś. Szkoła, szkolna fizyka to są wzory, tak? No jakiś wzór jest napisany, jak jest dla trzech kulek, to nikt nie zauważy tej głupoty, a nikt was nie uczy tego, że trzeba zbadać, co się dzieje, jak tego jest od cholery i trochę. I wtedy widzisz, że to jest bez sensu, tak? No przekazać to znaczy, a nie, dlaczego? Dlatego, że wszystkie szkoły zakładają, że te kulki są sztywne. A kulki nie są sztywne. I żeby to dobrze rozwiązać, trzeba założyć. Odsyłam, napisałem kiedyś w Wiedzy i Życiu artykuł na ten temat. I wtedy wychodzi, że prędkość tego jest ograniczona przez prędkość dźwięku, jest zależna od ilości kulek i tam granicy i tak, ale nigdy nie przekracza prędkości dźwięku. To mi się wzięło, bo ktoś, a wy nie oglądacie film o tym, Instagramie, bo jest taki idiota, aktor Seagal się nazywa. I on takie straszliwe filmy kręci głupie. Ja kiedyś leżałem
połamany ciężko i oglądałem wszystko, co leciało w telewizji. Był taki film, w którym on zderzał dwa pociągi. I zaczęła się katastrofa w pociągu i on biegł w tym pociągu, który się tak tam giął, prawda, i wyskakiwał, nim ta fala zniszczenia go dociągnęła. I się zastanowiłem, jak szybko by musiał biec pan Sagan, żeby wyżyć. Do metalu prędkość dźwięku to jest 3000 metrów tam na sekundę, więc to nawet agent Sagan nie da rady tak szybko biec. I stąd mi się wzięło to rozwiązanie. Fizyka polega na tym i mam nadzieję, że was pokonałem, że nawet do takich abstrakcyjnych zadań można się kupę rzeczy dowiedzieć, jeżeli się po prostu myśli o tym, posługuje tą fizyką. To jest naprawdę strasznie użyteczna rzecz. Nie rozwiązujcie głupich zadań. One są nieważne. Stawiajcie sobie jakieś takie problemy. O właśnie, prawda? Na przykład, jak pokazałem wam tu zdjęcie, już kończę, bo rozumiem, że chcecie iść do domu. Te wszystkie pojazdy w Gwiezdnych Wojnach, te planety, te miasta w chmurach i tak dalej, mają taki zwisający na dole cipek, tak? Jako coś takiego w dół. Po co to jest? Czy to jest taka graficzna, grafik komputerowy, se strzelił taki obrazek i potem już powielał metodą cut and paste, prawda? Czy to ma jakiś sens? No, mógłby być następny. Czy to ma jakiś sens? Jak zaczniecie o tym myśleć, jak pomyślicie o prawie Archimedesa, jak pomyślicie o różnych takich fajnych rzeczach, to się nagle okaże, że ta fizyka jest strasznie fajna. Ale nie dlatego, że ona ma jakieś tam bomby czy coś, to wszystko jest gaz, wyrzuci do kosza, to w ogóle jest na nic niepotrzebne. To jest strasznie użyteczna rzecz. To jest strasznie fajna rzecz, bo sobie można wytłumaczyć różne rzeczy. Święta idą, majonez będziecie robić, tak? No to dlaczego majonez, babcia powiedziała, żeby majonez się nie wściekł, tylko trzeba ucierać tylko w jedną stronę? A jak się zacznie ucierać tak i tak, to się wściekł. No i dany się oddzieli. No i niby dlaczego, tak? No czy to nie jest ciekawsze niż te głupie zadania z tych podręczników? No ja strasznie przepraszam, no ale ja nie wiem. Tu wszyscy wiedzą, że ja mam zły wpływ na młodzież, więc już kończę. Dziękuję wam bardzo.